po wydaniu pierwszej płyty w WSP Wspólnicy, ja chciałem iść za ciosem w kierunku muzyki, w kierunku rozwoju, a tam z ich strony było takie ciągłe pogoń, ciągła chęć za życiem takim właśnie na ulicy, na ulicy i mi to nie pasowało już, bo tam dużo ryzykowałem, za dużo. No ty też już miałeś sportowe zacięcie wtedy, nie? I to też jakby chyba trochę kolidowało z takim życiem ulicznym i trochę na krawędzi, nie? Tak, tak się złożyło, że właśnie zaraz po wydaniu płyty, czy w trakcie nagrywania płyty w WSP Wspólnicy, ja zacząłem trenować kickboxing gdzieś około 2001 roku i wkręciłem się grubo w tą dyscyplinę i wymagało ode mnie, ten sport wymagał ode mnie tego, żebym się po prostu poświęcił mu bardziej, zdrowiej prowadził, no nie szwendał się, nie szukał kłopotów na dzielnicy, tylko trenował.